Bardzo się cieszymy z tego dzisiejszego spotkania z paru powodów. Dlatego, że graliśmy u siebie, cieszymy się, że mogliśmy dostarczyć tyle radości kibicom. Zdawaliśmy sobie sprawę, że czeka nas bardzo trudne spotkanie, bo Warta przez wiele lat grała w ostatnim czasie na poziomie ekstraklasy, zbierała ogromne doświadczenie i zdawaliśmy sobie sprawę, że ten mecz będzie bardzo trudny i tak wyglądał, tak? I na pewno to, co cieszy z samego przebiegu gry, chociaż to był pierwszy mecz, myślę, że tutaj nie tylko stałe fragmenty, bo na pewno przez ten mecz się tutaj będą przebijały te akcenty, ale i sama gra, szczególnie w drugiej połowie, chociaż w pierwszej połowie również fragmenty były, gdzie potrafiliśmy się płynnie przebić pod bramkę Grobelnego i brakowało gdzieś finalizacji, ale mecz był na pewno wyrównany. Natomiast w drugiej połowie stwarzaliśmy tych sytuacji więcej i myślę, że konsekwencją tego są punkty, które zostają u nas. Dziękuję bardzo. Pierwsza połowa spotkania no, na pewno taka, jak sobie założyliśmy, czyli wypychaliśmy przeciwnika, oddalaliśmy go od swojej bramki, dzięki czemu mieliśmy dużo stałych fragmentów. Była tam spora przewaga. Oczywiście te stałe fragmenty są do dopracowania, bo mieliśmy je w dużej ilości, a zagrożenia z tego wielkiego nie było, ale pewnie z posiadania i z takiej agresywnej gry w obronie można być zadowolonym w pierwszej połowie. Natomiast no, druga połowa, po niespełna godzinie gry, pierwszy stały fragment, druga piłka przy jakby asekuracji naszych dwóch zawodników, piłkarz drużyny przeciwnej oddaje strzał. Podobnie przy drugim golu, również stały fragment i druga piłka. Trzeci gol to już konsekwencja tego, że graliśmy bez dwóch naszych środkowych obrońców i trudniej było bronić, ale trzeci również po stałym fragmencie, więc jakby widać czarno na białym, że ten element jest absolutnie do poprawienia. Mimo tego, że poświęciliśmy mu trochę czasu w tygodniu, to będzie trzeba nad tym jeszcze trochę więcej pracować, bo tak wygląda pewnie pierwsza liga. No, dużo stałych fragmentów, dużo goli, bramki podcinają skrzydła. Grając 10 minut ostatnie w osłabieniu bez jednego zawodnika już na pewno było trudno. Nic, poprawiamy to, co nie wyszło i od poniedziałku przygotowujemy się do następnego meczu. Należy mieć nadzieję, że wrócą zawodnicy jeszcze po urazach, bo dzisiaj też nie mieliśmy dwóch piłkarzy, ale też liczymy na to, że zespół jeszcze wzmocnią kolejni zawodnicy. Dziękuję bardzo.